pianino jest ostatnio dla 13-letniej Aureli jedyną rozrywką. Chciałabym w przyszłości móc grać dla przyjaciół, dla rodziny, dla otoczenia, tak dla najbliższych osób. Teraz po radioterapii w Warszawie Aurelia mogła wrócić do domu i do gry na instrumencie, ale tylko na chwilę. Do powrotu do zdrowia brakuje jej jeszcze dużo czasu i pieniędzy. Moim największym marzeniem jest wyzdrowienie oczywiście. Powrót do szkoły. Szczególnie lubi historię i język niemiecki. Przez ostatni miesiąc nie mogła uczestniczyć w zajęciach, a zaczęło się w lutym. Rozbolała ją głowa. Potem doszło podwójne widzenie i zachwianie równowagi. Po serii badań lekarze postawili diagnozę – guz pnia mózgu. Aurelka jest moją jedyną córką, długo wyczekiwaną. Nie mogę, przepraszam. Aurelka jest wspaniałym dzieckiem i oczywiście dla każdej mamy dziecko jest wspaniałe. Mogę tylko powiedzieć, że zawsze pomagała innym. Guz zlokalizowany jest na pniu mózgu, czyli obszarze, który odpowiada za wszystkie funkcje życiowe. Nowotwór jest nieoperacyjny, a choroba postępuje w błyskawicznym tempie. Czułem się. Tak powiedziała mi bezpośrednio, mówi tata, czy ja umrę. Zdenerwowałem się, powiedziałem, bo ja takie mam z nią relacje, powiedziałem Aurelka, żebyś nigdy więcej nie używała takich słów. Mówi, dzieci nie są od tego, żeby umierały, dzieci są od tego, żeby żyły. W Polsce Aurelka została poddana radioterapii. Za 4 tygodnie ma rezonans w Warszawie. Jednak jedyną szansą na całkowity powrót do zdrowia jest leczenie w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że leczenie w Stanach jest jedyną, właściwie nie wierzymy, tylko wiemy, jedyną możliwą, skuteczną metodą, żeby zatrzymać chorobę. Terapia w Nowym Jorku jest bardzo kosztowna. Aurelia potrzebuje 1 700 000 zł. Goni też czas, bo całość musi się znaleźć na koncie kliniki do 5 maja. Wyprawa do Stanów Zjednoczonych i leczenie wymaga naprawdę ogromnej ilości pieniędzy, a chcielibyśmy, by Aurelia miała taką szansę. Szansą są zbiórki i akcje charytatywne. Pomagają nauczyciele ze szkoły, w której uczy mama Aurelii. Teraz grupa wolontariuszy organizuje liczne kiermasze oraz licytacje. Wierzymy głęboko, że nam się uda, bo widzimy, jak bardzo wszystko przyspieszyło i jak wielu ludzi jest zaangażowanych. Bardzo dobrze idą nam licytacje. Czasu pozostało mało, a brakuje jeszcze niemal 300 tysięcy złotych. Zbiórka trwa na siapomaga.pl oraz na zobaczmnie.org. Wesprzeć Aurelię można też licytując na Facebooku na fanpage'u Licytacje dla Aurelii Mączkowskiej.